Dzień dobry w chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku Łukasz zdradzi nam tajniki, jak dostać się do komunistycznej partii Chin, jak wygląda procedura. Później zagraniczny spadek inwestycji w Chinach, bardzo ciekawe liczby, a na koniec Trump czy Biden. Kto zdaniem Chińczyków będzie lepszym prezydentem USA dla Chin? Zapraszamy! Dzień dobry, z tej strony kłania się Paweł Jeżowski i Łukasz Kobierski. Skoro dzisiaj jesteśmy, to znaczy, że jest niedziela i CEP Chiny. Przegląd informacji ekonomicznych z Chin. Miło Was powitać, miło Ciebie powitać, Łukaszu. Tak, dzięki. Dzięki Paweł za wstęp i również miło wszystkich widzieć. W tym tygodniu jeszcze trwa nowy rok chiński, obchody nowego roku chińskiego, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Także tych informacji jest mniej, ale coś znaleźliśmy ciekawego dla Was, myślę. A właśnie, skoro jesteśmy przy nowym roku, który jest hucznie obchodzony, rodzinnie obchodzony, no bo trzeba sobie powiedzieć, że tutaj są duże migracje, tak, i odwiedzanie rodzin, jeżeli chodzi o Chińczyków. No i można powiedzieć, że my zawsze kojarzymy święta chyba Bożego Narodzenia z jakimś obżarstwem, to chyba Chińczycy kojarzą ten Nowy Rok z dosyć dużym obżarstwem. No i zdecydowanie to mają tą swoją wigilię, to coś w stylu naszej wigilii, powiedzmy, tak, inne są święta, to oczywiście też stół jest mocno zastawiony jedzeniem i kolejne dni to też stoją pod znakiem chodzenia po rodzinie i zajadania różnych dań. Tam są różne oczywiście tradycje, że któregoś tam dnia się je pierożki, innego dnia się coś innego. A to już zależnie makaron, od regionu. Tak, tak, makaron, bo to się kojarzy, że jest długi, musi być długi makaron i trzeba zjeść cały od razu, nie? Tam nie dzielić, bo to znaczy, że długie życie będzie i tak dalej. Są różne tradycje. Tak, no ja powiem, że ja swego czasu, ponieważ no, mieszkałem w tej Azji, no i też miałem kontakt z tą diasporą chińską, powiem, bardzo obciążające i żołądek, i wątrobę, jeżeli chodzi o te święta. Myślę, że nie jest, znaczy nie można porównywać do świąt polskich. O wiele, znaczy na wiele więcej chyba potraw, tak, no bo trzeba popróbować, bo to ciocia zrobiła, to wujek zrobił, to ktoś tam zrobił, no i wszystkiego trzeba spróbować i to trochę trwa. Tych potraw jest często kilkadziesiąt, więc dosyć dużo na tym stole. No i często trzeba wszystkiego, że tak powiem, spróbować, pochwalić oczywiście, że jest super, że jest smaczne. Dlatego najczęściej się dosyć mało bierze na ten talerz, już doświadczony wcześniejszymi doświadczeniami. Wiem, że zbyt dużo włożyć na talerz może być groźne. Tak, a więc czasami warto... to się nie kończy, te dokładki i te donoszenia różnych rzeczy. Już tak, bo jak już koniec, a potem kolejna rzecz, wiesz. Tak, jeżdża. Że się posmakowało, to wtedy to może być groźne. Tak, a jeszcze w Chinach jest odwrotnie, że zupę się daje na końcu. Bo u nas to się daje na początku, tak. A w Chinach się daje, ona jest taka bardziej wodnista, co prawda, często, ale jednak jeszcze przychodzi. No dobrze, to słuchaj, no to zajmijmy się dzisiejszym materiałem. Co dla nas przygotowałeś? Zaczniemy od punktu pierwszego. Dobrze, bo oczywiście tak jak mówimy w naszych programach, czytamy komentarze, ja czytam komentarze i patrzę, jakie są pytania z waszej strony. I pan Jarosław zadał pytanie i uznałem, też mu odpisałem w komentarzu częściowo, ale pomyślałem, że warto o tym kilka słów więcej powiedzieć, bo pan Jarosław napisał tak. O co chodzi z tym byciem w partii? Ciągle w budżetówce zaznaczasz, że jeśli jesteś w partii, to coś. To do tej partii nie może się każdy zapisać, bo to wygląda trochę jak skrót do kariery. No i dobra, no to dzisiaj porozmawiamy, jak dostać się do partii. No niestety pierwsza rzecz... No poczekaj, to zacznijmy. Jesteś w partii? Nie jestem. Nie, jeszcze nie. Nie, znaczy raczej nie będę, bo trzeba być Chińczykiem, żeby być w partii, więc... A to można załatwić, tak? Poczekaj, no. Właśnie, jak się wrzenisz z Chinką,
To będziesz to nie jest tak, że od razu dostajesz obywatelstwo. To no właśnie, porozmawiajmy, bo to też nie jest takie proste, bo tak często ja mam trochę już znajomych w tych Chinach. No i to nie jest tak, że ożenienie daje to obywatelstwo tak, że tak powiem, z urzędu. O, może tak. Zgadza się. To jest długi proces, kilkuletni. To nie zawsze jest tak, że na pewno dostaniesz, tak? To trochę jest dobra wola administracji, powiedzmy, chińskiej. Także dokładnych już szczegółów nie znam, jak wygląda ten proces, ale z czego co widzę po różnych obcokrajowcach, którzy są z Chinkami, to najczęściej lub z Chińczykami, to oni mają taki stały pobyt i to już jest super. Tak? Znaczy to panie, bo panowie nie mogą, tak jakbyś... A, tak, tak. Panowie z panami nie mogą w Chinach. A, no, panowie... Natomiast jeżeli by was ten temat interesował, to postaramy się też zaprosić jakiegoś gościa, który mieszka w Chinach i opowie o tym procesie, bo znaczy kilku znamy, zobaczymy, kto się zgodzi, żeby opowiedzieć, jak to jest ożenić się z Chinką. Z Chińczykiem akurat nie mam. No ale być może ty znajdziesz, tak, i też z Chińczykiem się dowiemy, jak to jest być na co dzień. Z Chinką jak gdyby łatwiej, no bo tutaj mam jakichś kolegów, którzy ten proces mają już często za sobą, co niektórzy nawet rozwody mają za sobą, a więc też możemy powiedzieć o tej drugiej stronie. Ale wrócimy do naszego materiału, tak, i tych pytań. Tak, także jak się dostać do partii? No pierwsza rzecz, obywatel chiński musi być. Druga rzecz, skończone 18 lat. I potem, no za chwilkę też powiem o dalszym procesie, ale chciałem taki wstęp zrobić, że to nie jest tak, że tutaj Kobierski czy Jeżowski pójdą i ja chcę do partii komunistycznej. No to tak nie wygląda, bo ja bym chciał być kierownikiem w jakiejś tam firmie z ramienia partii. Znaczy, jak się zaczynała partia komunistyczna Chin? W 1921 roku ją założono. Założono ją w Szanghaju i odbyło się tajne spotkanie 53 osób, więc zaczynali od małej liczby. A teraz partia liczy blisko 100 milionów osób. Różne są szacunki, ale mniej więcej to jest tak do 100 milionów. Ale no, wydaje się, że dużo, ale to wciąż jest mniej niż 7%, tak, z tego z ponad miliarda 400 milionów osób, czy 300 milionów osób w populacji chińskiej. No ale wiesz, tam są dzieci, kobiety, to wiesz. Tak. No, dzieci nie ma tam w partii. Bo liczy się wśród ludzi. A, tak. No tak, tak, no zgadza się. Jak sprawdzałem informacje, to myślałem, że to jest największa partia na świecie, no nie jest. Podobno nie większa jest w Indiach. Indyjska partia Bharatiya Janata. Tam jest 150 chyba tych milionów członków. Także jeszcze komunistyczna partia Chin ma do nadrobienia co nieco. W każdym razie po zwycięstwie partii w wojnie domowej i utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku liczba członków wzrosła do 22 milionów i potem w ciągu następnych czterech dekad nadal rosła. W tym stuleciu ta liczba rosła tak średnio o 2,4% rocznie, szczególnie pod rządami Hu Jintao. I teraz ten wzrost nieco spowolnił, jest to 1% tak w ostatniej dekadzie. Tak, ale jak mówimy tutaj o Chinach, to trzeba zawsze pamiętać, że mamy tak naprawdę dwa rządy chińskie. Jeden komunistyczny, a drugi, który też jest rządem chińskim, na Tajwanie. Pomimo, że teraz coraz bardziej tutaj te partie tajwańskie mówią o niepodległości Tajwanu, natomiast obecna, że tak powiem, linia, ona nie reprezentuje wyspy, tylko reprezentuje rząd chiński. Znaczy oni tak twierdzą. Kontynuację, tak? Tajwańczycy tak. No nie tak twierdzą, wiesz, no oni jak gdyby na tą wyspę przybyli, tak, podczas tutaj starć. W zasadzie uciekli, tak.
No ale wiesz, oni jak gdyby uważają się za prawowity rząd i ta linia była do tej pory prowadzona. Co prawda ostatnio zaczyna się mówić coraz więcej o tym, żeby właśnie Tajwan był niepodległą wyspą i żeby zakończyć jak gdyby tutaj ten spór z Chinami, ogłosić niepodległość. Oczywiście te Chiny komunistyczne mówią, że się z tym nie zgadzają, tak i tak dalej, jedne Chiny, no i cały czas mamy ten spór o Tajwan, tak, to właśnie z tego też wynika. Czyli mamy, można powiedzieć, bardziej taki nacjonalistyczny, prawicowy rząd, który przebywa w tym momencie w Tajpej, w stolicy Tajwanu, no i komunistyczny, który tutaj mamy w Pekinie. Zgadza się, tak jeszcze zaznaczając, gdyby doszło do takiej... Znaczy ogłoszenia niepodległości przez Tajwan to jest zdecydowanie czerwona linia dla komunistycznej partii Chin i oni jasno powiedzieli, że gdyby ogłoszono taką niepodległość, to oni podejmują działania zbrojne. Wręcz Xi Jinping o tym mówił wielokrotnie. No tak, tak. Nie wiadomo, straszy, czy to blef, tak, ale... Nie wiemy jakby... tego. Widzę, że po władzach tajwańskich, że nie podejmują tego tematu. Jeśli ktoś już dojdzie wyżej, czy jest tam prezydentem, czy jest w parlamencie, to już tak mocno nie mówi o taką niepodległości. Jak tam, a jak skończy swoją działalność, jest na emeryturze, to mu się przypomina, albo zanim jest bardziej popularny, to wtedy też często, czy często zdarzają się takie przypadki osób proniepodległościowych, którzy właśnie mówią, że my de facto to my jesteśmy niepodlegli, więc no to przecież trzeba to uznać, tą niepodległość powinna być uznana, tak czy siak. No dobrze, słuchaj, no to tak, musimy ciebie ożenić z tą Chinką, wtedy to obywatelstwo zdobędziesz i jest szansa, że wtedy do tej partii się zapiszesz i będziemy mieli więcej informacji tutaj insiderskich z wewnątrz Chin. Ale zanim to nastąpi, to trzeba omówić dzisiejszy materiał. Co dla nas tak, przygotowałeś? Jeszcze chciałem kilka słów powiedzieć na ten temat tego dostania się do partii, bo tu mam jeszcze parę ciekawostek. Na przykład kiedyś partia była reprezentowana głównie przez trzy klasy rewolucyjne. To wiadomo, robotników, rolników i żołnierzy. Teraz to się zmienia. Coraz więcej od tego początku tego stulecia przyciąga ona coraz więcej intelektualistów, jakichś tam przedsiębiorców, inżynierów. I jakie są dane? Według danych działu organizacyjnego KPH w latach 2007-2019 udział robotników i pracowników wiejskich spadł z 41% do 34%. Natomiast udział menedżerów i specjalistów wzrósł z 22% tam do 27%. Także jeszcze jest ciekawa informacja, sondaż Ministerstwa Edukacji, to był przeprowadzony kilka lat temu na 140 uczelniach, wynika z niego, że 80% osób z tam z 250 tysięcy ankietowanych studentów chciało wstąpić do partii. Także partia przyciąga. Generalnie jeszcze jest jedna rzecz, że biznesmenom nie wolno było wstępować do partii aż do 2001 roku. Było takie zastrzeżenie, że biznesmen to nie może być partii, bo to jakiś chyba było kojarzone po prostu, że to jest jakiś człowiek, który no, nie nadaje się do partii, bo idzie dla zarobku, znaczy jego życie jest bardziej związane z życiem zarobkowym. No teraz to się zmieniło. I spośród 15 milionów prywatnych firm w Chinach 73% ma obecnie zainstalowaną komórkę partyjną. Także coraz to się staje popularniejsze, tym bardziej zarządu Xi Jinpinga, że jakaś taka komórka partyjna, która pilnuje takiego podłoża ideologicznego, powinna być w firmie. A słuchaj, a czy to nie jest tak, że powoli Chiny, wracając do tego modelu konfucjańskiego, tak, no i oddalają się od tego modelu powiedzmy marksistowskiego, który w którymś momencie może gdzieś towarzyszył, ale on też był nacechowany tymi rysami jednak chińskimi, no i teraz tak naprawdę no, mamy partię, tak, i jakieś tam jeszcze ideały, ale te ideały powoli jednak są, że tak powiem, przejmowane, tak, przez te ideały, powiedzmy, Konfucjusza.
no i tej hierarchii, tego, no można powiedzieć, tysiącletniego nurtu filozoficznego, tak? Jak ty to ocenisz? Znaczy jest to, czy często się to mówi właśnie o tym, że to jest powrót do tego konfucjanizmu. Ja bym się tak do końca z tym nie zgadzał, bo to jest bardziej partia, tam gdzie im pasuje, to wraca do tego nurtu konfucjańskiego, na przykład w kontekście pracy do młodych ludzi, że słuchajcie, trzeba ciężko pracować, trzeba być oddanym i tak dalej. Już młodzi ludzie tak za bardzo tego nie chcą robić, nie kupują, a w innych momentach, tam gdzie im odpowiada, to po prostu nie ma, mówi się bardziej o myślach Xi Jinpinga, tak? Co Xi Jinping powiedział, co napisał i idziemy teraz w tym nurcie. Ja myślę, że więcej w Chinach jest teraz tej myśli Xi Jinpinga niż myśli Konfucjusza, tak jak widzę, co głosi też partia i jak wyglądają wypowiedzi partyjne, szczególnie właśnie przewodniczącego Xi. A jeszcze jeden wątek związany z tym dostaniem się do partii o procesie, bo potem pan Jarosław powie, że w końcu nie odpowiedziałem, jak to wygląda. No już ustaliliśmy, musisz się najpierw ożenić z Chinką. Znaczy, ja nie wiem, czy pan Jarosław, ja nie zamierzam, tak? No dzisiaj się ubrałem na czerwono. Ale poczekaj, no ale wiesz, no tutaj dla widzów może będzie w stanie się poświęcić, no i pan Jarosław wtedy już będzie wiedział, tak? Jak, no to by się mu przydało, przebiega. To by się przydało, a dlaczego? Bo trzeba mieć chyba dwie osoby, które cię polecą. Dodatkowo musisz mieć od nich jakiś taki... A, to najlepiej z taką żoną partyjną, znaczy, że no, tak ma... No pewnie tak. Brata tak. I na przykład tatę. Ten. No i wtedy tak, tam w ogóle proces wygląda tak, że się zgłasza do komórki partyjnej i proces trwa mniej więcej 3 lata do tego, żeby dostać się do partii. Tam jest kilkanaście kroków, które trzeba zrobić, żeby się tam dostać, złożyć formalny wniosek, spotykać się z tymi lokalnymi organizatorami w partii, brać udział w studyjnych sesjach partii, gdzie tam są oczywiście tłumaczone różne kwestie ideologiczne. Potrzebny, tak jak mówiłem, jest członek partii, który będzie pełnił rolę takiego przewodnika i mentora. I po około roku to ci kandydaci mogą wstąpić wstępnie do partii, w sensie są tak tymczasowo przyjęci, ale też no, sprawdzają kartotekę, tak? Trzeba sprawdzają weryfikację przeszłości. Jeśli ktoś miał przeszłość kryminalną lub członek rodziny taką miał, no to też nie dostanie się do partii. No, czyli jest szansa, że się dostaniesz, w przeszłości kryminalnej nie miałeś, więc no, jesteśmy na dobrej drodze. Tak jest. Także to nie jest takie proste i nie każdy się może dostać. Oczywiście są też osoby, które są niejawnie w partii. Były takie przypadki. Później a co to znaczy niejawnie? Znaczy one były w partii. Kto miał wiedzieć, ten wie, ale generalnie to nie było, oni się z tym nie afiszowali. Właśnie w przypadku biznesmenów często tak bywało, ale też osób z partii, teraz dokładnie nie pamiętam, jak się nazywał, ale był taki chyba wiceprezydent czy prezydent w Chinach, który właśnie był w partii, ale mówiono, że nie jest. I to był specjalnie taki trik zrobiony przez Komunistyczną Partię Chin, że oni pokazywali, że otwierają się też na ludzi spoza partii, choć de facto ten człowiek był w partii. Także tak to wygląda. No, jeśli chodzi o członków partii, to też są znani liderzy biznesu. No, założyciel Lenovo, znanego nam już China Evergrande, o którym mówiliśmy, ale też oczywiście szef Huawei, albo po chińsku Huawei. I także partia przyciąga i mówi się, że jeśli jesteś w partii, jesteś przedsiębiorcą, no to łatwiej dostać jakąś pożyczkę, łatwo się dogadać, więc są z tego benefity. Z drugiej strony mówią, że ciężko chodzić na te spotkania partyjne, bo nie chce się tego słuchać, no ale plusy przeważają nad minusami zdecydowanie.
A słuchaj, a czy są tacy biznesmeni, którzy nie są w partii i osiągnęli sukces? Myślę, że nie na taką skalę jak właśnie jak ci od Lenovo, czy Huawei, czy Evergrande. Mniejsze przedsiębiorstwa to tak, ale na taką skalę myślę, że albo są, albo są nieujawnieni, tak? Bo Jack Ma też jest w partii, a też długo to było nieujawniane. Okej. Okay. Dobrze, możemy, myślę, przejść do kolejnego dzisiaj tematu z serii Co tam w gospodarce chińskiej i co dzisiaj przygotowałem? Informacje o spadku zagranicznych inwestycji w Chinach, bo jeszcze jakichś takich, to brakuje nam danych, wszystkich danych za czwarty kwartał, ale dane do trzeciego kwartału 2023 roku pokazują jakiś trend, o którym zaraz będziemy rozmawiać. Także w 2023 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach spadły po raz pierwszy od ponad 10 lat, niektórzy tam liczą, że nawet od 20 lat. No i to pokazane to dane Ministerstwa Handlu Chin. No i one też pokazują wyzwania, przed którymi stoi Pekin, bo jak oni mają odzyskać te zagraniczne firmy. Z jednej strony mówią o tym, że trzeba zmniejszyć ryzyko, mniej tych firm zagranicy, no ale mamy znaczny spadek. I w trzecim kwartale po raz pierwszy od co najmniej, tu już wtedy mówią, od 25 lat odnotowano odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o wartości 85 miliardów juanów, czyli tak gdzieś 12 miliardów dolarów. Też te wyniki kontrastowały ze statystykami publikowanymi przez Ministerstwo Handlu, bo to, co wcześniej przed chwilą mówiłem, to Bank Centralny HRL podawał, a Ministerstwo Handlu wskazuje, że oni to wykorzystanie BIS wyniosło w tym czasie 216 miliardów juanów, wobec 280 miliardów juanów w analogicznym okresie w poprzednim roku. Także mamy spadki. Zobaczymy, jak sobie partia z tym poradzi, ale trend jest niezbyt dobry dla Chin. Generalnie więcej wychodzi biznesu z Chin niż przychodzi. Mhm. A mam takie pytanie, czy ty obserwujesz, czy pojawił się jakiś taki nurt, no bo jak władzy nie idzie, a zdecydowanie obecnej władzy nie idzie, jeżeli chodzi o gospodarkę, a co gorsza, trendy no są takie, że będzie coraz gorzej, no i trzeba będzie zmierzyć się z dużą ilością problemów. Czy obecna władza ma jakąś alternatywę? Czy mamy jakąś opozycję? A jeżeli mamy tą opozycję, to jak, czy ona jest jawna, czy też jest tak skrywana, że tak powiem, i oni tak gdzieś... Myślisz, Paweł, o opozycji partyjnej, w partii, czy poza partią? Nie. Poza partią to nie ma takiej moim zdaniem opcji, ale w partii. Bo moim zdaniem poza partią nie ma, no bo to jest tak skonstruowane, że żeby było poza partią, no to musiałoby dojść do bardzo dużych przemian, tak? A na to jeszcze jest moim zdaniem za wcześnie. Natomiast w partii, no o tym się mówi, tak? Natomiast pytanie, jak ty to oceniasz? Czy to jest, znaczy, bo że przeciwnicy są, no to zawsze, każdego są przeciwnicy, ale czy to jest duży ruch, czy to jest mały ruch, czy to się zwiększa, czy to się zmniejsza? Jak ty to oceniasz? Znaczy tak, dwa aspekty. Pierwszy to partyjny, a drugi powiedzmy obywatelski. O. Pierwszy partyjny. Tam nie widzę jakichś większych ruchów. Xi Jinping sprawnie sobie radzi z wycinaniem przeciwników. Kampania antykorupcyjna ma się bardzo dobrze od 2013 roku, rok w rok, co słyszymy, to nawet szef wywiadu poleciał, co nigdy nie wyleciał szef wywiadu parę lat temu i to już było zaskoczenie. Ale czy to też nie jest tak, że wiesz, że on wymienia tak naprawdę, tak ilu mieliśmy ministrów obrony?
ciągu 3 lat. To trzeci teraz jest. No. I wiesz, jak popatrzymy, to bardzo, a tego wcześniej nie było, tak? Czyli bardzo dużo tych wymian różnego typu oficjeli, no i prawie każdy od coś umoczony, to wygląda bardzo dziwnie, nie sądzisz? To znaczy to, że ktoś tam jest umoczony, to nie sądzę, że jest... No dobra, no to są Chiny, tak, ja wiem, ale wiesz, ale wcześniej nie mieliśmy takiej, że tak powiem, rotacji, tak? No tak, rotacje jak to i w firmach prywatnych i w partiach nie wyglądają dobrze i zdecydowanie po prostu wygląda na to, że Xi trochę ma albo za krótką ławkę, albo po prostu podejmuje złe decyzje i to też ma oczywiście wpływ na to, jak on jest postrzegany, bo często też jak są te zmiany, to my w sumie nie wiemy, dlaczego są te zmiany, tak? Nie ma informacji, że jest jakiś proces prowadzony albo jakaś sprawa, a czasami w ogóle nie ma informacji, że co się dzieje z jakimś tam panem najczęściej, no bo w partii najczęściej są, w sensie tam na szczytach to są panowie i nie wygląda to dobrze, no ale z drugiej strony też nie widzę jakiegoś takiego ruchu albo jakiś taki plotek, które były podrzucane, że, bo to też by się zdarzało i to też by wyszło w chińskim internecie, że słuchajcie, nie wiem, Xi Jinping ma jakąś tutaj opozycję i my coś zrobimy. No, jedyna taka plotka, która mogła podważyć, powiedzmy, Xi Jinpinga na tym stanowisku, to ostatnio mówiono, że ma raka, już nie pamiętam, trzustki czy czegoś, mówiono, że był w szpitalu i że on już słabo się czuje i że już niedługo jego jest koniec. No, na razie tak jakby nie widać tego, żeby się to potwierdziło i jeździ po kraju, gdzie może, z czego to zresztą w telewizji państwowej CCTV można sobie oglądać. On nie jest to chyba taki aż stary, no to jest 53 rocznik, a więc to nie jest Biden, tak? No ale oczywiście no już zaczyna być starszy niż młodszy. Tak, także ze strony partyjnej ja nie widzę jakichś takich zmian. Zresztą obsadził górę swoimi ludźmi, którzy są mu wierni. No, odeszliśmy od takiego kolektywnego prowadzenia tej partii za czasów Xi. Zresztą no, nie bez powodu się mówi, że to jest jednowładca, tak? Że mamy cesarza, tak? Że mamy cesarza. Wcześniej zawsze była po 2 kadencjach zmiana. Co teraz się stało? Nie było zmiany. Xi został i jakby trochę nie wygląda, żeby w następnej kadencji się szykował, żeby on miał odejść, bo sobie dobrał takich ludzi, którzy nie są na tyle mocni, żeby go zastąpić. Jak to często bywało, że zazwyczaj przewodniczący już wskazywał, że okej, ja teraz jestem, ale tu druga osoba w partii, no to on będzie po mnie, tak? Czy tam trzecia. No a teraz tak nie ma. Wybrał sobie takich ludzi, którzy są mu bliscy, a nie są zbyt mocni partyjnie. Plus zmniejszył różne inne frakcje partyjne, które są, w sensie no są może nie pomniejszone liczebnościowo, tak, tylko że mają mniej władzy i mniej siły. Więc tu nie widzę, żeby jak doszło do jakiejś zmiany partyjnej. Jeśli chodzi o ludzi, no to się pojawia akurat w chińskim internecie głosy, że no nie jest za ciekawie, że nie robi się, nie jest już tak dobrze, jak było. W ogóle pod tam na koncie ambasady, pod kątem ambasady amerykańskiej zaczęto pisać jakieś Chińczycy, jakieś komentarze, że słuchajcie, trzeba tu nam pomóc, bo jest coraz gorzej i tak dalej. No, oczywiście tam pewnie pokasowano zaraz te komentarze, no ale coś tam w sieci zostało i kto miał przeczytać, to przeczytał. Także ten ruch obywatelski to jest zauważalny. Jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby to była jak rewolucja, bo aparat państwowy, policyjny, wojskowy i tak dalej bardzo dobrze działa, więc jest w stanie stłumić te protesty, a jednostkowe, bo one będą jednostkowe, tak? Tak podobnie jak było podczas pandemii COVID, gdzie w pewnym momencie już ludzie stwierdzili, że dość tych restrykcji i mieliśmy kilkadziesiąt czy nawet kilkaset różnych protestów w różnych częściach Chin, ale to mówię, to na stałą masę chińską nie było tego tak dużo, no ale mimo wszystko było to zauważone przez partię, bo w końcu
W zasadzie z dnia na dzień zdjęto restrykcje covidowe, co też wzbudziło zdziwienie wielu ekspertów od spraw chińskich. No zresztą mnie również, bo każdy myślał, że no jeśli Xi Jinping powiedział, że no mamy zostać przy strategii zero COVID, to tak zostaniemy. No ale jednak poszedł moim zdaniem po rozum do głowy i stwierdził, że a już koniec pandemii i już nie ma restrykcji, tak? Także w tych dwóch aspektach mówię, partia nie, bardziej jakby tu ruch obywatelski, który by wskazywał, że trzeba, że potrzeba jakichś zmian. A nie uważasz, że problem w tym momencie Xi jest taki, że być może się to zmieni, ale na ten moment to trochę taki problem, tak jak w Rosji, czyli tak, mamy tą dyktaturę, ale też nie mamy celu takiego jasno sprecyzowanego, no bo jeżeli słuchamy to, co Xi mówi, no to on mówi, nasza przyszłość jest świetlana, mamy przed sobą długą drogę, musimy kultywować silniejsze poczucie celu, partii, pewność siebie co do całej partii i narodu, aby nie dać się zwieść błędnym przekonaniom ani zastraszyć presją, nie? No i nawet dla Chińczyków to brzmi, że tak powiem, taki no bullshit, tak? Znaczy, i trochę to by... wiesz, dopóki ekonomiczny był wzrost, no to każdy godził się, okej, partia sobie niech rządzi, niech sobie tam się spotykają, każdy się gdzieś tam bogaci, jak to w Chinach, ale w momencie, kiedy zaczną się problemy gospodarcze, a one, no jest dużo przebłysków takich, że się właśnie zaczęły, czy to nie będzie takim też problemem, że no partia i przede wszystkim, bo partia to jeszcze okej, okay, może coś zaproponować, tu jest jakiś model, tak? Natomiast przede wszystkim obecny przywódca nie ma nic do zaproponowania. Ta odbudowa wielkich Chin, no moim zdaniem leży, no bo nic nie widzimy, gdzie te Chiny miałyby być wielkie. Tajwan jak był niepodległy, tak jest niepodległy. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, wydaje się, że Chińczycy przegrywają. No nawet nie są w stanie w tym momencie przekonać Iranu do tego, żeby nie atakować ich statków. Ja już pominam, że Houthi to nawet i irańskie statki ostatnio zaatakowali i widać, że są mało sterowalni. No ale no nawet tutaj, tak, no gospodarczo weszli bardzo źle w 2024 rok. To nie znaczy, ja nie jestem... Nigdy nie byłem piewcą, że Chiny upadną, bo uważam, że to jest jakby złe podejście do tematu. Po prostu będą mieli problemy. Ale na kanwie tych problemów no obecny reżim może też mieć problemy. Jak ty uważasz? Dobrze, to tak. Rozdzieliłbym jedną rzecz. To, co oni mówią, bo to jest jakby tam w kółko to samo, mam wrażenie. Jak czytam, co oni, jakie mają plany na Chiny, no to, że wiadomo, że wielki dobrobyt, że zero ubóstwa, będziemy... Rynek wewnętrzny. Tak, rynek dual circulation, tak zwane, tak. Nowe technologie, trochę tak. Trochę nie wiadomo, o co chodzi z tym rynkiem wewnętrznym, w sensie tak naprawdę to nigdzie nie jest opisane, na czym to polega. No chodzi o to bardziej, żeby ten rynek, żeby to wszystko kręciło się wokół Chin, tak? No to niestety... Same Chiny sobie nie wystarczą, nie? Chociaż niektórzy mówią, że wystarczą, znaczy są tacy ludzie, ale to właśnie teraz. No ale pomijmy. Bo o inwestycjach zagranicznych pokazują, że no, Chińczycy będą szukać jednak tych inwestycji i zaczynają szukać. Stąd na przykład jak Xi Jinping był w San Francisco, to w tamtym roku, w listopadzie, to z kim się spotkał? Oczywiście z szefami Doliny Krzemowej i nie tylko. Tak. Dlaczego się spotkał? No, czeka na to, żeby oni przyszli z inwestycjami. Wcale nie musiał tego robić, tak? I zaprasza też ich do Chin. No tam Elon Musk to tam co jakiś czas się tam z nim widzi. Także. No tak, ale oni się nie wyrywają jednak. Oczywiście. Oczywiście. Dlaczego się nie wyrywają? Właśnie jakie są powody tego, że te inwestycje spadają? Po pierwsze myślę, że no, prawodawstwo, no to tam jest niepewne. Tak naprawdę. Jest decyzja z góry, się zmienić. Trzeba,
Tak, jest decyzja z góry, że trzeba coś zrobić, że aha, ta firma jest niedobra, no to niestety, no, wylecicie, tak? Albo coś, ktoś, jakiś CEO powie od waszej firmy coś niedobrego o Chinach, to zaraz będziecie mieli audyty takich, które jeszcze w życiu nie mieliście, tak? I kary też, których nie mieliście. Więc to środowisko dla zagranicznych przedsiębiorców nie jest najlepsze w Chinach. To też dane pokazują różnych izb gospodarczych, że no, ono się pogarsza, tak, z roku na rok. Jedyne, co ich właśnie przyciągają wciąż, no, to te zyski, tak, że jednak jest duży kraj, więc dużo konsumentów i jakoś sobie radzą. Inna rzecz jest taka, że coraz mniej obcokrajowców chce zamieszkać w Chinach. Też tak dane pokazują. No, głównie to, co się wydarzyło podczas pandemii, te lockdowny twarde, których no, to Europa takich nie znała, tak twardych lockdownów, jakie były w Chinach. I no, to też jest taką budzi niepewność dla obywateli, którzy by mieli tam zamieszkać. Dlatego szuka się rozwiązań typu, no i jakby całościowo też, jak patrząc na geopolitykę, to widzimy dużo takich antychińskich resentymentów i podejścia. No i stąd tak zwany oczywiście de-risking czy decoupling, i coraz częściej się mówi o takim podejściu Chiny plus jeden, czyli tak, robimy ten interes biznes w Chinach, ale jeszcze robimy w Wietnamie, Tajlandii, Indiach i tak dalej, tam w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Także mniej więcej tak to wygląda. A czy wiesz, trochę nie jest tak, że tutaj Chiny w którymś momencie no jednak nie wykorzystują tych swoich szans, albo inaczej. To, co kiedyś opisał Tiziano Terzani, tak, kiedy jeszcze przebywał w Chinach, czyli tą wielką przemianę i skierowanie się na ten rynek kapitalistyczny. Obecnie partia i przede wszystkim Xi no próbują troszeczkę odwrócić i zmienić, i ta otwartość tych Chin już nie jest taka otwarta, i czyli no bo to jest, wiesz, oczywiście my widzimy ten efekt końcowy, tak, że po prostu spadają inwestycje zachodnie, tutaj wojna ze Stanami, ale czy to nie jest troszeczkę taki problem, no po prostu, no ja wiem, że, znaczy ja to powiem, ty nie musisz potwierdzać, po prostu słabego przywództwa, tak, po prostu Xi jest fatalnym przywództwem, obiecał Chinom powrót do wielkości, a tak naprawdę nie realizuje tego, a co gorsza, wystraszył tych zachodnich inwestorów, czyli właśnie jak jeszcze Terzani był tam w tych pod koniec lat 90., kiedy to się wszystko budowało, tak, no i wszyscy przybywali, byli zachwyceni, zauroczeni, i no i oczywiście tania siła robocza, to wszystko się zmieniło. On postawił teraz na wielkie Chiny i na ten rynek wewnętrzny w złym momencie, no i przestraszył zachodnich tych inwestorów, co spowodowało, że Chiny wpadły w taką pułapkę, tak? No bez zachodnich inwestorów no nie mogą być fabryką świata, a nie mają tego rynku wewnętrznego z wielu powodów, i tu możemy dyskutować dlaczego, tak rozbudowanego. No i nie ma w tym momencie trzeciej drogi. I to nie jest nawet problem tego, jak zbudować ten rynek wewnętrzny, bo tego być może rynku wewnętrznego się nie da. I jedyną drogą jest właśnie zmiana przywódcy. Znaczy tak, czy on jest fatalny, czy nie, to popatrzmy na Chińczyków. Na razie oni twierdzą, komunistyczna partia, że w sondażach wynika, że to jest, że oni chcą być ich podprzywództwem i że dobrze sobie radzą. Moment. Pamiętajmy, co niebo zsyła,
według tutaj ten. No niebo zsyła plagi. Na kogo zsyła? Nie na ludzi. Tak. COVID na kogo spadł? No nie na ludzi, tylko na przywódcę. Przywódcę, tak. To jest zupełnie inaczej niż u nas, tak, nie? Że niebo się gniewa, że tak powiem, naród, tudzież ta ludność jest źle dowodzona, tak? A Chińczycy są bardzo przesądni. To ono zsyła plagi, a na kogo zsyła? No na przywódców zsyła, tak? Czyli na przykład ten COVID i te wszystkie rzeczy, no jednak są postrzegane, że to zostało zesłane na Xi. Ja wiem, że tobie nie wypada tego mówić, no ale no jak rozmawiamy z nimi, no to tak jest, tak? Oni mówią, no zesłali na niego. No zgadza się, tak jak mówię, oni są przesądni i wierzą w takie, że nie ma zbiegów przypadków okoliczno różnych. Nie, to, tak. To nie, żadnych. To nie ma, tak, to tak. Zawsze coś tam się wydarzyło. Tak? Jak się potrąci samochód, to tam jest cała teoria, tak, jak to się wydarzyło. Tak jest. To prawda. Ja jeszcze bym spojrzał na to, że na jeden aspekt, bo my widzimy różne te informacje i dane, tak, które są dla Chin niezbyt dobre, ale jak wejdziemy sobie na portale chińskie, nawet właśnie jak szukałem informacji o inwestycjach zagranicznych, no to zaraz patrzę sobie jakiś tutaj chiński portal Xinhua, no i oni co piszą? Inwestycje zagraniczne w Chinach osiągną ponad tam bilion juanów i no co prawda tam spadek o 8%, ale i tak jest lepiej i zaraz tak dalej piszą, zaraz lepiej niż w Stanach Zjednoczonych, tam w Unii Europejskiej i tak dalej. Znaczy tam Stany nie były jakoś, tam akurat oni nieprawdę napisali, bo tam akurat w Stanach trochę lepiej było niż u nich, no ale tam w Unii powiedzmy gorzej całościowo. Więc oni też się karmią tym, co czytają w chińskim internecie. No, w chińskim internecie to jest tak, no, spójrzmy tak na dane inwestycyjne. No to jest, no było gorzej, ten rok był gorszy, ale generalnie tam dalej piszą, że będzie lepiej i to było małe wahanie. Tak jest napisane tutaj, stwierdził jeden z ekspertów, wahanie w napływie inwestycji zagranicznych było czymś normalnym. Tak napisał. Jeśli spojrzymy na politykę zagraniczną, to też odtrąbiane ciągle sukcesy różne. A to, że poradziliśmy, że sprowadziliśmy pokój na Bliskim Wschodzie, Arabia Saudyjska, Iran, no to jest, no nie zgadzam się z tym, ale jakby odtrąbiono to jako sukces wtedy i tak przedstawiono to w chińskich mediach, że my jesteśmy w stanie doprowadzić do pokoju, a Amerykanie oczywiście tam bombardują i niszczą wszystko, co się da i nie chcą doprowadzić do tego, żeby zapanował tam ład i porządek. Jeśli chodzi o wojnę Ukrainy z Rosją, no to też nie ich wina. Oni próbują, mogą co robić, ale to przecież NATO. Tak, możemy sobie przeczytać. Ostatnio napisali właśnie na Global Times był artykuł, że NATO jest przedsiębiorcą pogrzebowym w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Takie teksty. No i ci Chińczycy karmią się tymi informacjami i im się wydaje, że tak, my to jesteśmy dobrzy, a oczywiście tam ten Zachód, no, rzeczywiście Stany Zjednoczone to są źli. I wielu w nich w to wierzy, naprawdę, tak, że tak to wygląda. Więc przez te lata Xi Jinping tak rozbuchał ten nacjonalizm w Chińczykach, że my jesteśmy potęgą, cokolwiek by się nie stało. Właśnie też te technologie, o których wspominałeś, no to mają też twarde dane, które mogą pokazać, że okej, my jesteśmy liderem, jeśli chodzi o samochody elektryczne, tak, jeśli chodzi o baterie do samochodów elektrycznych i tak dalej, że lecimy w kosmos, tak, że jesteśmy, że nasza armia się rozwija, coraz sobie lepiej radzimy, tak, no tam na razie w swoim pobliżu, ale zawsze. Więc oni w to wierzą, moim zdaniem. No my oczywiście mamy, wydaje mi się, szerszy przekrój tego, bo my też czytamy inne informacje spoza tej zapory chińskiego internetu. Więc my możemy troszkę, wiadomo, spojrzeć szerzej i inaczej na te aspekty. I jeśli będzie trzeba, to partia, jeśli będzie do jakichś problemów, no to będzie pompować pieniądze w gospodarkę. Tak to będzie wyglądało, tak? Ale no, robicie dobra. Jakieś to tak próbują. Przejdziemy do następnego tematu, bo moim zdaniem, to jest od wielu lat
się utwierdzam, tak? Hu Jintao to był dobry przywódca, i poprzednicy, tu możemy dyskutować, czy wszyscy, bo nie wszyscy, ale dali podwaliny obecnej, nawet można powiedzieć, dosyć silnej mocarstwowej pozycji Chin, a Xi, no to taki czerwony książę, rozpieszczony, przy, że tak powiem, wychowany w dobrobycie, nie miał tego, co poprzednicy, czyli nie musiał zdobywać, znaczy niby musiał, ale nie musiał jednak, no bo był synem dosyć prominentnego jednak polityka, a w odróżnieniu właśnie od Hu Jintao, tak, który, no ile on, 10 lat, tak, czyli dwie kadencje tutaj był, który był i kontynuował to otwarcie na zachód, tu moim zdaniem Xi jakaś taka megalomania zgubiła, że Chiny będą wielkie, że powrócą, bo jeszcze przez najbliższe dwie dekady powinni kontynuować tutaj współpracę z Zachodem i dopiero wtedy, mając już pozycję hegemona, mając najsilniejszą gospodarkę na świecie, no próbować zdobyć względy dyplomatyczne, polityczne, bo to wszystko, co obecnie robią, w mojej ocenie jest przedwczesne, co spowodowało duże problemy, bo widzimy, że nie są militarnie potęgą, nie są dyplomatycznie potęgą, no i niestety nawet gospodarczo są zależne silnie od eksportu i przy większym kichnięciu Europy lub Stanów Zjednoczonych popadają w niesamowite problemy. Plus jeszcze rośnięcie cały czas na kredyt, no bo te wszystkie nawet w tym momencie, ja mówię Hu Jintao, no ale Hu Jintao no bardzo zadłużył tak naprawdę te wszystkie programy dla regionów, to się za niego zaczęło. Oczywiście Xi, że tak powiem, dodał jeszcze tam turbo do tego, ale no te problemy to nie jest tak, że to jest tylko Xi, to są również poprzednicy. No i tu akurat faktycznie bym wskazał Hu Jintao. Natomiast ja myślę, że no ja jeszcze raz powtórzę, ja mogę, bo ja do Chin nie pojadę tak nigdy. Uważam, że to jest kiepski przywódca. Tak jak jest kiepskim Putin, no niestety Chinom się trafił kiepski przywódca, który ma, że tak powiem, zbyt duże ego, które powoduje to, że ten kraj się no zaczyna niestety cofać. Zgodzę się z tym, że Chiny właśnie za Xi zbyt wcześnie odeszły od tej swojej strategii, które wcześniej się mówiło, że o tym, żeby nie pokazywać swoich możliwości. I to było przedwczesne tak z 20 lat moim zdaniem, co no, najmniej. Tak. Gdyby oni tak poczekali, to by sobie lepiej radzili, a teraz mają duże problemy, też moim zdaniem międzynarodowe, tak. Oni budują, próbują tworzyć jakieś tam organizacje typu BRICS, Szanghajska Organizacja Współpracy, no, ale one nie mają moim wpływu takiego międzynarodowego na to, co się dzieje. Także. Ale oni nie mają sojuszników, bo nie mogą mieć, no bo wiesz, żeby mieć sojuszników, to musieliby mieć, że tak powiem, pewną siłę, która by mogła oddziaływać w sposób jawny na pozostałe kraje, albo mieć jakąś ideologię, no oczywiście ideologia, że tak powiem, partii komunistycznej, no tutaj nie będzie przemawiać, nie wiem, do Indii, nawet do Wietnamu, czy do innych jak gdyby no do krajów Indii to w ogóle szans nie ma. No ale wiesz, o tym mówię, tak? Wiesz, możemy się wspierać, tak? No ale ta ideologia zachodnia, prawa człowieka, demokracja, nie? To jak gdyby przemawia, tak? To przemawia i zarówno w Europie, bo widzimy, jeżeli ktoś nie przestrzega, to od razu jest tam, wiesz, nacenzurowanym, jak i przemawia do wielu krajów na świecie, tak? To jest taka ideologia, powiedzmy, no, z którą wiele krajów się zgadza. No, a w przypadku marksizmu,
powiedzmy też Chiny od tego zupełnie odeszły. To jest taka mieszanka jak dla mnie, wiesz, i trochę tego marksizmu, jakieś takich tych, trochę korupcji, trochę konfucjonizmu, tak no. Tak, to jest właśnie wielka mieszanka. Teraz... Tak jak mówię, tam gdzie potrzeba, to się tam wyciąga. O, to nie jest wiem. Od Konfucjusza. Tak. Tak. Nie wiem, jak to nazwać. No i gdzie tych sojuszników? No i chyba, że powiemy, że sojusznikiem są Rosja, no ale to jest jakaś w tym momencie bardziej gra interesów. Jest wspólny wróg, pomagamy tak. Rosji, bo nie lubimy Stanów. A dlaczego nie lubimy Stanów? Bo sobie wymyśliliśmy, że będziemy robić teraz konfrontację. A dlaczego będziemy? No bo będziemy budować wielkie Chiny, nie? Ale nie jesteśmy gotowi. No ale będziemy pomagać Rosji, bo Rosja osłabia Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone są największym naszym zagrożeniem. No i to taka mantra, która dla większości Chińczyków no była zupełnie... Znaczy nikt się chyba tym nie interesował, tak? No jak rozmawiałem z tymi, to mówili, dobra, tam sobie Xi coś tam wymyśla, ale oddajmy to, co boskie, cesarzowi, i takie jakieś takie, wiesz, hasła zawsze były, a życie jest życiem, no ale teraz się to zmienia, tak? No bo po prostu przyszła, można powiedzieć, recesja w Chinach, to nie bójmy się tego słowa. Dwa komentarze. Jeśli mówiłeś o sojusznikach, to mają jednego sojusznika traktatowego, to jest Korea Północna. Tam w 60. No, roku dobrze, był wpisany. Tak. Ale jaki mają wpływ Chińczycy teraz na to, co się dzieje w Korei, no to nie powiedziałbym, że takie stuprocentowe. I jeszcze no niby rzecz. Mocny lewar taki, wiesz, ekonomiczny, ale jednak nie są w stanie nawet na tego Kima wpłynąć. To też tak. Słabo. Tak, pokazuje tak, ich projekcje siły. Tak, i się Chińczykom nie podoba to, że Koreańczycy posiadają broń atomową, bo no, od tego momentu oni się stali w pewnym momencie tak niezależni trochę w tej relacji. I wcześniej niesterowalni. Tak, to niesterowalni. I jeszcze jedna rzecz, powiedziałeś, że Chiny są zależne od eksportu. Tak, ale też bym powiedział, że od importu. Bo jednak tych mikrochipów wciąż potrzebują i procesorów z zagranicy, stąd duże zakupy z Holandii, duże zakupy z Tajwanu, przygotowujące się przed tym zamknięciem, tym zaciśnięciem pętli przez Amerykanów, przed tym, że no już tam nie dostaniecie takiego sprzętu jak kiedyś. Tak? Więc od tego oni są wciąż też zależni i tak jak mówiliśmy, i inwestycje zagraniczne, i ten import różnych nowoczesnych technologii, oczywiście tam wybranych, to jest wciąż ważne i potrzebne dla Chin. No a trendy pokazują, że i tego może nie być w takim wystarczającym stopniu, żeby zapewnić dalszy wzrost gospodarczy na wysokim poziomie. Okej, dobra, to myślę, że przejdziemy już do dzisiaj do ostatniego tematu, też troszkę wątki polityki zagranicznej, bo widzę sporo informacji, każdy się zastanawia, czy tam Trump wygra, czy Biden, chociaż tam wybory chyba w listopadzie, czy w grudniu. W listopadzie. Ale już te przepychanki trwają. No i pytanie, co sądzą Chiny o tych dwóch kandydatach? No i znalazłem artykuł jednego z profesorów chińskich, znaczy to jest profesor nadzwyczajny z Centrum Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Fudan. Dosyć młody, bo ma 35 lat, trochę mnie to zdziwiło, ale już doświadczony, widziałem, że kilka stypendiów, też tam w Nowym Jorku był na stypendium, więc i specjalizuje się właśnie w polityce amerykańskiej. Więc uznałem, że no facet zapewne się zna na rzeczy i powie kilka ciekawych informacji. No i co on twierdzi w tym artykule swoim? Znaczy jeszcze, jak on się nazywa? Wang Hao, jak gdyby ktoś szukał. I tak, mówi, że ogólny ton polityki Ameryki wobec Chin nie zmieni się po wyborach. I że to niezależnie od tego, czy to sprawują władze demokraci, czy republikanie, dalej ta polityka będzie antychińska generalnie, ale są oczywiście pewne niuanse. Co powiedział na temat Bidena? Jakie są dwie zalety i dwie wady?
Jeśli chodzi o zalety, po pierwsze powiedział, że zostanie wzmocniona ciągłość polityki USA wobec Chin, bo nie byłoby takiego przestoju i takiego ryzyka, który tam występuje podczas adaptacji, zmiany administracji. Czyli można byłoby kontynuować rozmowy, które mają miejsce, które w tamtym roku miały miejsce, więc to generalnie byłoby dobre dla Chin, gdyby rządził Biden. I po drugie powiedział, że nowa administracja, znaczy ta stara administracja, wkraczając w drugą kadencję, mogłaby w związku z tym wykazać się większą elastycznością w swojej polityce wobec Chin. I on twierdzi, że historia pokazała, że USA, rozpoczynając drugą kadencję, ma tendencję do prowadzenia bardziej elastycznej polityki w sprawach zagranicznych, bo już tak nie muszą walczyć tam, powiedzmy, o kolejną kadencję, więc są bardziej elastyczni, bardziej ugodowi, można powiedzieć. A jakie pan Wang widzi, profesor Wang, wady, gdyby został Biden prezydentem? Po pierwsze, twierdzi, że w porównaniu z polityką polityka chińska administracji Trumpa, no ma z tą polityką Bidena i Trumpa największą różnicą jest właśnie podejście do budowania długoterminowej rywalizacji USA z Chinami. I w przypadku reelekcji administracji Bidena ta długoterminowa rywalizacja stałaby się bardziej dojrzała, bo widzi, że Biden potrafi budować sojusze i mógłby też kontynuować dalej budowanie sojuszy w Azji antychińskich. A po drugie, najważniejsze dotychczas osiągnięcie dyplomatyczne administracji Bidena, jego zdaniem właśnie jest to poprawa relacji z sojusznikami i partnerami oraz próba zbudowania wielowarstwowego systemu sieci sojuszniczych, wykraczających także poza elementy bezpieczeństwa. Także tu największe w tych aspektach widzi profesor Wang obawy o to, że Biden zostanie prezydentem. Ja też to widzę i też zauważyłem podczas prezydencji Trumpa, nie? To budowanie sojuszy, inne podejście do tego. Dobra, przejdźmy teraz do Trumpa. Najpierw u niego zaczniemy od negatywów, jakie profesor Wang zauważa. Jego zdaniem nieuchronnie relacje USA-Chiny staną przed okresem takiego niedostosowania, nieprzygotowania. No i czy należałoby przebudować istniejące kanały i mechanizmy komunikacji? No a te wcześniejsze osiągnięcia, które udało się z prezydentem Bidenem osiągnąć, no to trzeba byłoby po prostu rzucić niepamięć, bo tu nowa administracja, nowe pomysły. Po drugie, nowy rząd nieuchronnie byłby pod wpływem polityki wewnętrznej i po dojściu do władzy przyjąłby ostrzejsze stanowisko wobec Chin. Oni uważają, że republikanie mają zdecydowanie ostrzejsze stanowisko. No, można się z tym zgadzać lub nie, no, ale takie jest podejście chińskie. I trzeci negatyw, no to bardziej wyraźny prawicowy populizm i konserwatyzm administracji Trumpa. Jego zdaniem ta rywalizacja między Chinami i Stanami w dziedzinie gospodarki i bezpieczeństwa stałaby się bardziej złożona. Tak twierdzi. I jakie pozytywy widzi? On widzi to, że unilateralizm administracji Trumpa, prawicowy populizm, napisał tak, i tendencja do opartej na zasadach realistycznej polityki zagranicznej postawiłaby stosunki między Stanami Zjednoczonymi a ich sojusznikami pod ponowną presją. I już istniejące mechanizmy i ramy współpracy, a także międzynarodowe organizacje wielostronne, do których należą Stany, no, mogą zostać dotknięte lub zmienione. Czyli powrót do tego tematu sojuszników. Czyli jeśli wróci Trump, no to on ten stolik przewróci i trzeba będzie wszystko budować od nowa w tych sojuszniczych relacjach. No to co jest na korzyść Chińczyków, tak, że przyjdzie ktoś i to, co było poukładane, no, w zasadzie może no, zniszczy, tak? Kolejna rzecz, jego zdaniem podejście partii republikańskiej do polityki zagranicznej, zwłaszcza za wcześniejszej tak, kadencji administracji Trumpa, koncentruje się głównie na krótkoterminowych interesach i nie sprzyja budowaniu średnio i długoterminowych ram strategicznych, mających na celu stłumienie czy powstrzymanie
Chin. Czyli w zasadzie odwrotnie niż do Bidena. Tu u Bidena się obawiają, że oni długoterminowo potrafią zagrać, a u Trumpa no to widzą plus, że on po prostu tylko krótkoterminowe ma zyski, ale nie myśli w długim horyzoncie. I ostatnią rzecz, jaką on wymienił nas jako pozytyw, to stwierdził, że na płaszczyźnie ideologicznej byłby, znaczy nacisk na nasz kraj, na płaszczyźnie ideologicznej byłby mniejszy w porównaniu z wywieranym przez demokratów. Także on też zwraca uwagę na ten wątek, no powiedzmy, ideowy. Także tyle, jeśli chodzi o pana profesora Wang Hao. No, dla mnie trzeba, ja akurat mam tutaj też pewną ocenę. Uważam, że no, wybór Trumpa dla Chin to jest pozytywny. Są oczywiście negatywy, czyli te inwestycje, ale te inwestycje i tak będą spadać, niezależnie czy to będzie Biden czy Trump. Może tu za Trumpa szybciej te amerykańskie, ale można też wtedy liczyć, no bo Trump jest politykiem nieprzewidywalnym, krótkomyślącym, populistą, który no tak naprawdę dla poklasku może zmienić w dowolnym momencie decyzję. I on tak jest postrzegany w Chinach, że nie myśli długofalowo, w odróżnieniu od Bidena, czyli to budowanie też sojuszy. No i dlaczego to by było pozytywne dla Chin? Może dla Chin nie, ale dla obecnego reżimu chińskiego tak, no bo no mamy wtedy taką prostą sytuację. Wrogie Stany Zjednoczone, agresywne, z nieprzewidywalnym przywódcą. No i wszyscy muszą się gromadzić wokół flagi, tak? Czyli nie ma dyskusji, czy Xi zastąpić, tylko jak odeprzeć tą amerykańską agresję gospodarczą, polityczną, dyplomatyczną, bo tam by były pewnie różne kwestie, szczególnie, że Trump chciałby się wykazać tutaj, no bo on twierdzi, że tutaj ta konfrontacja ma być na Indo-Pacyfiku. Moim zdaniem nic nie zrobi, bo nie jest w stanie nic zrobić. Natomiast pewnie by chciał w jakiś sposób tutaj pewne wrogie, bo on zresztą mówi, że przerzuci tych żołnierzy, że tutaj różne takie pozytywne gesty dla Tajwanu, co pewnie by wzbudziło wrogość oczywiście Chin, czyli budowałoby to napięcie. No ale jakby było to napięcie, no to wtedy no nie można zmienić przywódcy. No to trochę jak teraz w Rosji, tak? Mamy wojnę, jak jest wojna, to nie można zmienić przywódcę, musimy czekać, aż się ta wojna skończy, tak? A więc dla Xi moim zdaniem pozytywne, tak? Czyli no, następne lata kupione wokół właśnie budowania tej jego wizji świata dwubiegunowego, Chiny kontra Stany Zjednoczone, gdzie Chiny są tym, tam będzie pewnie jeszcze Rosja, Iran i tak dalej, ale Chiny są najważniejszym tym elementem. A jeżeli chodzi o Biden, no to są te sojusze, które są bardzo niebezpieczne, przede wszystkim z Japonią, z Australią, z krajami ASEANu. Filipiny. Jest cały czas tak, no właśnie, że tak powiem, wyścig tak pomiędzy Chin, kto zdobędzie te wpływy w tym ASEANie. No i widać, że tutaj Chiny no nie mają dobrej prasy w tych stolicach, że tak powiem. Amerykanie mają lepsze, ale jeżeli Trump by doszedł, to się to może nagle też zmienić, tak? Więc nie wiemy, jak to by wyglądało. Otóż to też mam podobne zdanie, że jeśli będą wybory, jeśli Trump będzie tam startował z Bidenem, no to Chińczycy będą chcieli, żeby Trump wygrał. Tak, to jest dla nich zdecydowanie lepsze. Chociaż tam niektórzy mówią, a że to wszystko jedno. No właśnie nie jest. Właśnie wszystko jedno. Nawet no, wszystko jedno nie, ale z tej, że trend to wiadomo jaki jest, tak? Tylko że te niuanse robią różnicę, tak? I nawet po tym eseju czy artykule tego profesora, to jak dla mnie to jest jasne, że po prostu oni by woleli, żeby Trump wygrał, tak? Bo już tak, ta no, krótkoterminowość i długoterminowość, tak? To już to by mi było. Tak, ale wiesz, konsolidacja władzy, konsolidacja wokół przywódcy, no tutaj Chińczycy zachowają się tak tradycyjnie, tak? No wszyscy będą się wokół tego cesarza jednoczyć i walczyć z tym zagrożeniem. Zresztą będą te wypowiedzi Trumpa, wiesz, takie
z czterech liter, że on tam te Chiny, coś tam ich, nie? I to będzie rezonować, tak? Ale on ostatnio jest takim populistą, będzie mówił, wiesz, niby do swojego narodu, do Amerykanów, tak? No ale to, że tak powiem, wydostanie się na zewnątrz, no i będzie źle odbierane w Chinach, co będzie jak gdyby dawało te plusy obecnej władzy. Tak jest. O, ostatnio był jakiś wywiad z Trumpem i on tam powiedział, ten słynny wywiad, gdzie on powiedział, że nałoży 60% cła na towary chińskie, ale w tym samym wywiadzie powiedział też, że Xi Jinping jest jego przyjacielem i że dobrze mu się z nim rozmawiało, coś w tym stylu. Tak? Nie, Xi akurat nie jest jego przyjacielem, Xi akurat pewnie uważa odwrotnie. No zobaczymy jak to będzie. Tak jak mówię, moim zdaniem dla Chin wybór Trumpa to jest spokój przez najbliższe lata. Wybór Bidena pewne zagrożenie, szczególnie jeżeli się okaże, że ta gospodarka tak słabo sobie radzi. Bo zobacz, nawet jeżeli gospodarka będzie słabo sobie radziła, a będzie to zagrożenie amerykańskie, no to społeczeństwu będzie łatwiej, że tak powiem, wytłumaczyć, że słuchajcie, no może tam ostatnio sobie ten, ale dlaczego sobie słabo radzimy? No przez USA, nie? No będzie można zrzucić, ZSRR. Tak? Tak, tak, że oni nam tutaj te kłody podrzucali pod nogi i to wszystko jest przez nich, bo jakby nie USA, to byśmy się świetnie rozwijali, nie? Więc, no, w sensie to jest, jakby ta retoryka jest widoczna w chińskich mediach właśnie, że to Amerykanie próbują zamykać handel międzynarodowy, a to my, chcemy ale to jest też prawda, tak, no bo Amerykanie próbują tak tą deglobalizację zmniejszać i faktycznie wprowadzać jakieś tutaj sankcje w stosunku do Chin. A jak Trump będzie, no to pewnie tego będzie więcej. Zdecydowanie. Okej. To w takim razie słuchaj, mamy to. Super. Dzięki wszystkim za obejrzenie kolejnego odcinka. Oczywiście zachęcamy do komentowania. Jeśli są pytania, to dawajcie znać. Będziemy omawiać w kolejnych programach. Komentujcie, lajkujcie, wspierajcie Łukasza pod linkami, które podajemy w materiałach. A my widzimy się za tydzień oraz widzimy się wieczorem w Top 10. Miłego dnia. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia.